Tam, gdzie jest adoracja, tam zaczyna wszystko inaczej żyć. Ludziom się wydaje, nie mam czasu, nie mam czasu, no nie ogarnę tego. I nagle ludzie, którzy z konsekwencją przeznaczają godzinę, a nawet niektórzy więcej, mówią, zaczyna mi starczać czasu na wszystko. Wszystko jakoś, zaczyna się układać. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Paciński zapraszamy. zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, a. Proszę księdza, dzisiaj temat, temat tak naprawdę, który ksiądz zaproponował, ale bardzo fajny. Myślę, że od strony takiej instruktażowej, technologicznej też będzie ciekawe. Przepraszam ze słowo technologicznej, no ale wiemy o co chodzi. Technikalia modlitwy, tak? Technologia modlitwy. Technologia, modlitwy. Technologia modlitwy. To Kolejny nasz nieregularny cykl. Nowy, nowe pojęcie. Dobrze, co spróbujemy, może się przyjmie. Zobaczymy. Nie wiem co na to biskup, ale okej. Okay. Tak już poważnie. Adoracja. Adoracja. Adoracja Najświętszego Sakramentu, tak. dodajmy tak. Adoracja Najświętszego Sakramentu, obcowanie z Bogiem Żywym, tak? Z Panem Jezusem. Tak jest. Yy, to ja od tej strony technicznej, skoro już tak zaczęliśmy, bo rodzajów adoracji no wszyscy wiemy czym jest, tak? Modlitwa, spotkanie z Bogiem Żywym. Natomiast yy, tych rodzajów adoracji też jest trochę. Yy, oczywiście tak. Więc. Yy... Bardzo takie m, m, głęboko wstępne pytanie, <laughs> ale. E, Sorry? Ja, nie, bardzo dobrze, ale e, zanim odpowiem na to pytanie, tak w modzie jest dzisiaj. To zaznaczę, że ta dzisiejsza nasza rozmowa związana jest z przygotowaniem do wieczystej adoracji dla całego dekanatu grochowskiego, w którym to dekanacie jest nasza parafia nawrócenia św. Pawła na kobielskie 10. I w związku z tym, że te przygotowania będą trwały kilka miesięcy we wszystkich parafiach naszego dekanatu, najintensywniej oczywiście w naszej, to będziemy dzisiaj na ten temat rozmawiać. Potrzebujemy waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program. Ksiądz Boguś wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. Adoracja Najświętszego Sakramentu rozwija się. W wielu kościołach, no, w sposób imponujący, jest to pewien znak czasów, że ludzie dzisiaj, z jednej strony, postępująca laicyzacja, ludzie zapędzeni, odwracający się od Pana Boga, i tak dalej, a z drugiej strony jest coraz więcej ludzi chętnych do tego, żeby Uciec trochę od tego świata, uciec w cudzysłowie, bo nikt z nas y, nigdy nie ucieknie, y, żeby trwać przed naszym zbawicielem w, w Eucharystii. Mogę wejść słowo? Proszę bardzo. Zatrzymać się na chwilę? Dokładnie, tak, jeszcze o tym wspomnę. Oczywiście. Jest wiele kościołów otwartych i ludzie wchodzą e, na adorację, e, e, gdzie nie jest wystawiony Najświętszy Sakrament. I to jest, e, Pan Jezus jest w tabernakulum, e, wierzymy, czerwona lampka o tym świadczy, e, odpowiednie zachowanie, przyklęknięcie, niektóre kościoły są w tym czasie zwiedzane poza mszami świętymi. No, ale to, jak tak powiem, użyję takiego określenia, to nie, jest, to nie jest pełne wystawienie, bo Pan Jezus jest jednak zakryty drzw drzwiczkami tabernakulu. To jest, no, to jest tak, jakby, ja wiem, do czego to porównać. no... No, jest ktoś w drugim pokoju. Yy, ja nawet rozmawiam przez ścianę z nim, ale go nie widzę. A czym innym jest, gdy ja widzę tę osobę? Inaczej się rozmawia, gdy ja widzę, inaczej, gdy nie widzę. No, nie jest to może doskonałe porównanie, ale coś z tego jest. I teraz bywają wieczyste adoracje. Co to znaczy wieczysta? No, bez przerwy. 24 godziny na dobę. W taki, takich wieczystych adoracji w Polsce jest kilkadziesiąt. To jest, no może się wydawać imponujące, ale, ale powiem, że w takiej Francji, która e, ma opinię bardzo zlaicyzowanej, miejsce wieczystej adoracji jest, proszę Państwa, Panie Michale, ponad 200. W takiej Francji, która ma opinię zlaicyzowanej. Więc, i tu nie chodzi o jakieś wyścigi, tylko wyjście jakby naprzeciw. I dlatego, i dlatego my się przygotowujemy, bo jest, jest wielkie zapotrzebowanie na tę wieczystą adorację. Proszę bardzo, niech Pan zada pytanie. Właśnie słowo wieczysta to jest tak. też kluczowe, bo <clears throat> tak jak u księdza w parafii, tak. przepraszam, za takie może sportowe określenie, będzie start, początek. Tak. I nie ma końca. I, I nie to, ma jest, końca. to jest istotne, że jakby dosłownie nie ma końca, w tym sensie, że kiedyś wszyscy przeminiemy, obyśmy, oby Pan Bóg nas przyjął, tak? No księdza to wiadomo, ale nie, tak serio już, że jakby gdzieś nasze życie się skończy, ale adoracja się nie skończy. Będą nowi parafianie, nowi księża, Kościół trwa i adoracja trwać będzie. I adoracja nazywa. trwać będzie, dlatego że... Yy, yy, ten schemat e, funkcjonowania, taki e, organizacyjny, e, jest tak... E, bym powiedział, tak przewidujący wszystkie okoliczności fundacja, która to praktykuje i nam pomaga adorację Te Christe, ma już takie wielkie doświadczenie że i w kraju i za granicą nawet organizują te wieczyste adoracje wiedzą jak to robić od strony właśnie takiej duchowej a jednocześnie organizacyjnej i no, oczywiście dla ciekawskich uspokoję, że w ciągu tygodnia jest jedyna godzina, kiedy musi być schowany Pan Jezus, kiedy jest jakieś takie większe sprzątanie kaplicy. Bo na Tek, przykład tam wymiana kwiatów techniczna czy coś. To taka Ta, sprawa. W sensie. Ale to jest tak, jakieś no, trzeba przemyć podłogę i tak dalej. I wtedy jest tylko. Natomiast chodzi o taką rzecz, żeby. W kaplicy, którą mamy zresztą świetną wielkość, zabezpieczenie Najświętszego Sakramentu, szkłą, szkłem pancernym. No i oczywiście wejście z zewnątrz, że Kościół może być zamknięty na noc, a wejście do kaplicy zawsze będzie otwarte. Chodzi o to, że. Żeby ludzie w, w, z okolicy, z całego Grochowa, z, tutaj z Gocławia. żeby pod uwagę nasze zasięgi z całej Polski do Księdza Bogusława, zapraszamy. Tak, a, a na pewno Warszawa, miejsca podwarszawskie, żeby ludzie mieli świadomość, że tu zawsze, w nocy o północy, jak to mówimy, w dzień, w, w każdym momencie mogli przyjść. I tutaj przed Jezusem trwać. Przepraszam, święta, nie święta, wszystko zawsze. Wszystko tak, zawsze. tak. I to jest, tak jak powiedziałem, jakiś znak czasu, to pragnienie ludzi wyciszenia się, odejścia z tego zgiełku życiowego i bycie w ciszy. No, warunkiem jest, że i zasadą funkcjonowania takich wieczystych kaplic jest modlitwa w ciszy. W ciszy. tam się nie organizuje jakichś nabożeństw jakichś głośnych modlit bo tam każdy chce mieć świadomość, że kiedy przyjdę w ciszy z Jezusem no tu można powołać się na słowa Pana Jezusa który w obliczu swojej męki śmierci na krzyżu po spożyciu ostatniej wieczerzy poszedł do ogrodu oliwnego do grójca i modlił się w obliczu tego co miało się wydarzyć Zlany krwawym potem budził apostołów: Proszę Was, módlcie się ze mną, bądźcie ze mną. A oni wszyscy posnęli. Czy jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Właśnie to kluczowe. Wydarzenie z ogrójca, czy jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? W takim też duchu będziemy apelować do wszystkich osób w kościołach naszego dekanatu, zachęcając, żeby jedną godzinę w tygodniu poświęcić na taką adorację dowolnie wybraną. To ja od razu zapytam, bo ksiądz, jakby to ta już tak naprawdę technikalia, przepraszam, i organizacyjne nam też wyjaśnił. Natomiast. Mm... Adoracje wieczyste, czy adoracje, czy jakby najświętszy sakrament wystawiane do adoracji w parafiach jest różnie. Godzina, dwie, trzy, tak. tego dnia, tego dnia, od do, tu tak. mamy wieczystą. To teraz od tej strony może instrukcji duchowej trochę obsługi, adoracji. Jak? Jak możemy? Czy to jest jakby. No bo często rozmawiamy Krótko o różnych mówię, co tym, co robić w tym czasie? Co robić? Właśnie o to chodzi, tak? Bo często rozmawiamy ja o modlitwy, co robisz? No właśnie. Chodzi o to, żeby się, jak to młodzież mówi, nie napinać, nic nie myśleć, tylko po prostu przyjść. I tutaj podam taki charakterystyczny przykład, który zdarzył się w jednej z parafii, kiedy było małżeństwo, żona bardzo wierząca katoliczka, a mąż zadeklarowany ateista. I ona miała swoją wybraną godzinę w tygodniu. Zasada jest taką, wieczystej adoracji, że jeżeli ktoś nie może... Szuka z najbliższego kręgu osoby, która zastąpi. Mówimy o osobach, jakby organizacyjnie znowu, tak, to, czyli tak. tych, które Ale to jest pilnują, ważne. W tym żeby był Pan Jezus jest, nie był sam, tak. jest oczywiście taka ogólna lista rezerwowa osób, które wskakują w cudzysłowie, w, w miejsce, gdy ktoś nie może. Różne są przypadki. Ta niewiasta wyjeżdżała do sanatorium i poprosiła mimo wszystko męża, ateistę, bo najbliższa osoba. Kochanie, czy nie zastąpiłbyś mnie w tej kaplicy na mojej godzinie adoracyjnej? A po co ja tam pójdę? Co ja tam będę robił? I tylko idź i sieć. I nic. Idź i siedź, poświęć tę godzinę, zrób to dla mnie. Ale ja... ale tylko sieć. I on poszedł. Dwie, przez dwa tygodnie zastępował. Danego dnia o danej godzinie. Ona wróciła. Przytuliła go, podziękowała mu, naprawdę z całego serca ci dziękuję. To było dla mnie takie ważne, że mnie zastąpiły, że byłam spokojna w sanatorium. A on mówi, tak kochanie, ale ja już ci tej godziny nie oddam. Mówi, to już będzie moja godzina, a ty sobie znajdź inną. Chodzi o to, wow. że nawet to jest, jest takie rzeczywiście świadectwo. mocne świadectwo, ale prawdziwe. Ja bym tego nie wymyślił. To mi przekazano właśnie jako jedno z piękniejszych świadectw. I to się dzieje tak, że to co, to co zdarzyło się w Ewangelii, kiedy Pan Jezus odwiedził dom Marty, Marii i Łazarzy. Marta krzątała się, a Marta słuchała Jezusa. I Pan Jezus pochwalił, że w tym momencie lepszą cząstkę brała Maria, bo ona właśnie wtedy, gdy Jezus mówi, trzeba słuchać. I adoracja jest takim momentem, że my się nie musimy napinać, yy, jakie modlitwy, co, jak ten czas wypełnić. Po prostu przyjść i w obliczu Zbawiciela po prostu być. A co nam będzie Jezus mówił, co w sercu naszym, w umyśle będzie się rodziło, to my nie wiemy. Po prostu przyjść na spotkanie z przyjacielem, z mistrzem, zbawicielem, który zna doskonale, nas samych przenika całe nasze życie wie jakie mamy bolączki cierpienia troski radości wszystko wie ale żeby to było przeniknięte jego duchem przyjść i w całej prawdzie przycupnąć jak to mówimy przed Jezusem i dlatego dlatego tak. Można przepraszam, że od razu tak przepraszam, że wiadę tak przerwę bezczelnie. Czyli możemy możemy Odmówić pacierz, nie musimy. Robi sobie każdy, co kto różaniec, chce. Różaniec, dziesiątkę. Ktoś sobie prywatnie odmawia różaniec, koronkę, odmawia brewiarz. Ja też czasem, jak idę przed Najświętszy Sakrament, to czasem odmawiam sobie brewiarz, czasem koronkę, różaniec, a czasem po prostu chcę sobie posiedzieć. Też Wiesz, fajną jak? rzecz powiedział taki mhm. starszy pan, który był raz w tygodniu on do nawet dwie godziny sobie już wdowcem. I zauważył go jeden z księży. Podziwiam pana, że pan tak przychodzi na adorację. A dlaczego pan tak przychodzi? No, mam dużo czasu. A zaczęli rozmawiać. On powiedział parę ciekawych takich myśli o Eucharystii. Lubię, jak Jezus patrzy na mnie, a ja na Jezusa. Lubię, jak on na mnie patrzy. On mówi, wie pan ciekawe myśli, bo jeszcze wiele innych, jakby pan to spisał. A ten mężczyzna starszy mówi. Właśnie w tym jest problem, bo ja nie umiem pisać. Ja kompletnie byłem całe życie robotnikiem, kopałem rowę, pracowałem na budowie najprostsze rzeczy. Ja nie umiem tam podstawowe rzeczy może, ale człowiek niepiśmienny, takie głębokie myśli o swojej relacji z Jezusem potrafi. Wow. Opowiedzieć. Ja znowu, też, wow, znowu nie mam słów. No to... Piękne są te rzeczy. Dlatego, dlatego e, e, to jest też bardzo charakterystyczne, że tam, gdzie jest adoracja, e, tam zaczyna wszystko inaczej żyć. Ludziom się wydaje, nie mam czasu, nie mam czasu, no nie ogarnę tego. I nagle ludzie, którzy e, z konsekwencją przeznaczają godzinę, a nawet niektórzy więcej, Mówią, zaczyna mi e, starczać czasu na wszystko, wszystko zaczyna, jakoś, zaczyna się układać, ż, i, i na wszystko jest, ale musi być ta e, godzina e, godzina do racji. No właśnie to się chciałem zapytać, <coughs> przepraszam, tak może w, w imieniu współczesnych, ale tak. tych chcących trochę z, zatrzymać się na chwilę, to tak. musi być godzina? E... Powinna, może powinna ten sposób być sposób. godzina. Powinna. Tak, powinna być godzina. Dlatego, że poza jakimiś sytuacjami nadzwyczajnymi. Właśnie ta godzina jest tą ewangeliczną Jezusa. Czy jednej godziny nie, nie możecie trwać przy mnie? I tak czasem myślę, przy tym całym, jak to mówimy, kryzysie kościoła. No ale kiedy kościół nie był w kryzysie? Chyba to zawsze tak się mówiło tak. o kościele w kryzysie. E, może teraz jak pewne zjawiska się bardziej objawiają i, i co robić, co robić, no jak tu ożywiać duszpasterstwo? No, nie chce się mądrzeć. Są mądrzy duszpasterze, którzy, którzy i różne metody, i nowa ewangelizacja i tak dalej, a to jest właśnie bardzo związane z tak zwaną nowo, nową ewangelizacją. To jest Taką... to otwarcie kościoła na wiernych. I w ciszy, i w ciszy w ciszy swojego serca. E, jakby, jakby skierowanie ludzi nie do mnie, nie do mnie, e, idźcie do Jezusa, do Jezusa. To, co Maryja zawsze czyniła. Cała pobożność, tak na marginesie dodam, cała pobożność Maryjna, Polega na tym, że jest chrystocentryczna, takie mądre słowo. Czyli musi być ukierunkowana na Chrystusa. Jak nie jest, to pachnie to jakąś yy, no, niesolidnością, delikatnie mówiąc, teologiczną. Maryja zawsze wskazuje na Senat. Uczyńcie wszystko, co wam powie syn. Yy, W tej naszej kaplicy jest ta monstracja, taka przepiękna. Yy, wykonana przez Pana Drapikowskiego, który słynie z tych monstrancji. My, my poprosiliśmy o projekt Świętej Rodziny. I to, taki, taki zarys sylwetki Matki Bożej i Świętego Józefa i w sercu Maryi Jezus. I to będzie kaplica pod wezwaniem Świętej Rodziny właśnie, którą jakby fundowali wszyscy parafianie, którzy mieli takie pragnienie. I dlatego, I dlatego myślę, że to jest jedna z najpoważniejszych takich metod, sposobów, by powiedział, takiego uduchawiania parafii, dekanatu, kościoła, samego siebie. Być sam na sam z Jezusem. Tego nic nie zastąpi. Tak jak Pan Jezus zostawiał chorych, cierpiących. Zostawiał apostołów, szedł na górę osobno w nocy na pustynię i modlił się, rozmawiał ze swoim ojcem. Mamy ten wzór. My nie przerobimy nigdy pracy, która nam wchodzi w ręce. Nie załatwimy wszystkich spraw, które wydają się dla nas ważne. Musimy dokonywać pewnej hierarchii. Siostry, wiele sióstr zakonnych, ale akurat mi przyszły na myśl siostry Miłosierdzia. Popularne kalkucianki, jak mówimy od, od świętej e, e, matki, Teresy. matki Teresy. One przecież poświęcają się przede wszystkim bezdomnym, biednym, ale. Ale tam jest bezwzględnie godzinna adoracja w ciągu dnia. Bo jak nie będzie tej adoracji, to matka Teresa doskonale wiedziała, że wtedy się wszystko rozwadnia, rozjeżdża i nie ma tej głębokiej duchowej motywacji ze względu na Chrystusa, na miłość do Jezusa, żeby być on blaskiem Jego. To daje to adoracja Najświętszego Sakramentu. I dlatego, dlatego przygotowujemy się bardzo intensywnie. I z, będę zachęcał i w kościele, i tutaj z Panem rozmawiam i zachęcam. Bo to pójdzie w świat. to większość... daj, Boże, daj Boże, daj Boże. I wszystkich nas słuchających niech wiedzą, kiedy ona zostanie uruchomiona. Znaczy, kiedy my rozmawiamy, to ona już trwa. Już się... Przygotowania trwają. Przygotowania. E, sama adoracja no to w ciągu dnia ale jeszcze nie jest to wieczysta. Od godziny siódmej rano, od 6.30 nawet do godziny 18.30 mamy na razie od kilku miesięcy, mamy jeden, jedną noc z piątku na sobotę, ale chcemy, żeby to było non-stop, wieczysta adoracja. Kiedy to będzie? To za kilka miesięcy. To też pewnie zrobimy audycję po otwarciu, bo to musi być bardzo Czy To uroczyście. ksiądz Boguś wyjaśniając, z ksiądz decyduje. O czym Tak, a na razie przygotowania, żeby swoje, że tak powiem, czujki duchowe uruchomić, że na Kobielskiej u nawróconego Pawła będzie za kilka miesięcy wieczysta adoracja uroczyście ogłoszona. Także zapraszamy, ja powiem tylko tyle w duchu ewangelizacji. Oczywiście do Księdza Bogusia to domyślam się, że zaraz autobusy przyjadą na adorację. A tam do Księdza Bogusia, do pana, Jezu, do pana Jezusa. Do pana Jezusa, i do parafii, w której Ksiądz Bogus jest proboszczem. O, Odetchnąłem. W sposób, Tak, w ten sposób, ale już tak zupełnie serio, jedna myśl mi zakitła w głowie, bo hmm, ja wielokrotnie poruszaliśmy temat nawrócenia, być może zachęty do tego, żeby na tą dobrą drogę kogoś skierować. Adoracja kapitalna, początek. Cudownie, że pan to yy, yy, że wydobył w yy, na zakończenie, bo ta myśl, mi, yy, ta myśl mi umknęła. Z doświadczenia wieczystych adoracji wiadomo. Że zapisują się na swoją godzinę naprawdę nie zawsze najpobożniejsi ludzie. Czasami jest taki impuls, kiedy są te misje zachęcające w czasie tych świadectw osób, którzy adorują. Jest taki impuls, jakieś tchnienie ducha świętego, że często ludzie tacy chłodni religijnie czują w sobie jakiś taki imperatyw wewnętrzny jedną godzinę. Muszę. Od tego zaczynam. I często dochodzi naprawdę do wielkich nawróceń i co ważne, i to pączkuje. Dajmy szansę Panu Jezusowi, który chce przytulić nas. Dajmy Mu szansę, ale żeby tak było, no to trzeba do Niego przyjść i przycupnąć na godzinkę. Pan Jezus przede wszystkim, Jemu dajemy szansę, ale od strony przepraszam świeckiej, dajmy też sobie wszyscy szansę, więc jakby w internecie dzisiaj można znaleźć mnóstwo, no mówiąc wprost, adresów parafii, gdzie są, są i wieczyste adoracje, a może na początek w mojej parafii na godzinę chociaż. Ale w Warszawie Prawobrzeżnej będziemy pierwszą warszawską parafią, gdzie będzie wieczysta adoracja. Szacun. mógł zapłać i szacun. Po... Gratulacje, ale przede wszystkim fajnie, że będzie można przyjść z Panem Jezusem po tej stronie Wisły. Po prostu spędzić czas. W stolicy. W stolicy. Zapraszamy. Y, oczywiście skromnie y, żebrzemy, ale bez kompleksów. O lajki, dzwoneczki, subskrypcje, jak najbardziej tak. Będzie... Pamiętajmy o Panu Jezusie. Warto na tę godzinę raz w tygodniu nawet, ja już nie mówię dziennie. Nie, Raz nawet... w tygodniu, bo to jest tak, raz w no tygodniu, jest tak. tak. Warto znaleźć ten czas. Bóg zapłaci. Dziękuję. Dziękuję. Bóg Dziękuję bardzo.